coś ty powiedział? Wylali mnie i zatrudnili sąsiada. Co my teraz zrobimy? Przecież my nie mamy żadnych oszczędności! Jak my teraz będziemy żyć? Za co poślemy Piotrka na studia? On miał być przyszłością naszej rodziny! Ach, muszę zadzwonić do Bożeny! Jak zawsze nie odbiera, kiedy ona nauczy się używać telefon? Pozostaje Krysia. Halo? Kto mówi? Halo, Krysia? No, nie uwierzysz, co się stało. Janusza wylali. Co my teraz zrobimy? Na chleb nam nie starczy. No, na świeżaki dla Piotrka, na benzynę. Jak ten Janusz mógł mnie tak załatwić? Ja nie wiem, co ja zrobię. Grażyna, spokojnie. Coś wymyślimy. Że ten Janusz cię tak urządził, moczy morda jeden. Ach. Tylko się nie denerwuj. Trzeba zadzwonić do Halinki. Ona na pewno będzie wiedziała, co zrobić. Halo, halo, tu Halina. Halina, nie uwierzysz, co się stało. Zwolnili Janusza. Co my teraz zrobimy? Ja nie wiem, kto go teraz zatrudni, a mnie tu już w ogóle. Przecież ja nie mam żadnego doświadczenia. Ja nigdy nie pracowałam, tylko Piotrka wychowywałam. No co ja mam biedna zrobić? No, ja nie wiem, jak on mógł mnie tak załatwić. Co ja ci mówiłam? Jak on ci się oświadczał? Nie wychodź za tego frajera. I co? I co? I co teraz jest? Mówiłam! No mówiłaś, mówiłaś, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Musimy pomóc teraz Grażynie, no ona przecież sama sobie nie da rady. No nawet nie chodzi o pomoc, ale jak ja popatrzę na tego łajdaka, jak leży na kanapie, pije piwsko, jest z siebie zadowolony, to ja muszę stąd iść, po prostu głowa mi pęka. Spokojnie, uspokój się. Przyjedź do mnie, zaparzę ci kawy i wszystko sobie wyjaśnimy. No, a ty, Halina, przyjedziesz? Jasne, jak mogłabym ominąć taką akcję? Dajcie mi 15 minut i jestem. Grażyna, pamiętasz tą moją kuzynkę cioci, Żanetę? Była na moim srebrnym weselu, taka wysoka blondynka, miała taką obrzydliwą czerwoną sukienkę, taką zielonkawą. Okropne to było. To tak, i właśnie ona. To było bardzo dawno temu. Jej mąż, Mariusz, też go znacie. On stracił pracę, bo były jakieś zwolnienia. I to wszystko pewnie wina tych polityków. Ale nieważne. Też stracił pracę, nie mieli pieniędzy, musieli chyba nawet pożyczyć od jej ojca. Wiecie, jaki on jest. Ale spotkałam ją niedawno i powiem wam, wygląda świetnie, szpile do nieba, po prostu podziwiam, że się w nich nie wypierdziczyła i taka wyfryzowana i wymalowana. Rozmawiałam z nią i powiedziała, że znalazła pracę, wysłała tego swojego Mariusza na jakieś kursy w Unii Europejskiej i planują wakacje chyba gdzieś w Egipcie. W Egipcie? Przecież to jest tak daleko, samolotem trzeba lecieć. Jak ona się tam opali w ogóle? No przecież nad Morzem Śródziemnym to taka pogoda, no nie, no daj spokój. No nie będziemy się do solarium. My to z Wieśkiem nie byliśmy nigdy dalej niż nad Morzem Bałtyckim. Ale wracając do Żanety, to jeżeli takiej kobiecie jak jej się udało, to tobie się musi udać. Ale ja nie mam o tym żadnego pojęcia, co ja zrobię, dziewczyny, ja się na tym kompletnie nie znam. No w sumie faktycznie, nikt nam nie powie, jak się zarabia. Wink. Dziewczyny, co ja zrobię? Nikt mnie nie zatrudni! Przecież ja nic nie umiem, nawet sekretarką nie będę, bo nie mam zgrabnego tyłka! Przecież co ja zrobię? Wylądujemy na bruku, ale mi pęka głowa! Spokojnie, kochana. Jak Gabriel czegoś nie wie, to sobie tam wstukuje to hasło w jakieś golgle i wtedy już od razu ma rozwiązanie, także nie martw się! Nie golgle, tylko Google. Siostrzenica mi o tym wszystko opowiedziała. Tam można znaleźć wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Ale ja nawet nie umiem używać komputera. Przecież ja nawet go nie mam w domu. Spokojnie, zaraz temu zaradzimy. Gabryś, Gabriel, kochani. Czego? Chodź no tutaj na chwilkę. Idę. Co chciałaś? Wiesz przecież, że jestem umówiony. Gabrielu, nie tak cię wychowałam. Może byś się chociaż przywitał. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, jak się używa tego całego Google? Google, mamo.
No, chcemy się dowiedzieć, jak zarabiać. No, no tak. Przepraszam, panie, ja już muszę wychodzić. Pani Karze, no pani syn jest przecież tym, no, chciałby być informatykiem. On pewnie zna się na rzeczy. Ach, no tak, muszę w takim razie zadzwonić do Piotrka. Halo, Piotruś? Tak, tak, jestem u Krysi. Wiesz co, a mógłbyś tu do mnie przyjechać z tym swoim komputerem? O, dziękuję ci bardzo, syneczku, ty jesteś taki kochany. O, on zaraz przyjedzie. Po prostu tak o nas myśli. A ten twój Gabryś, to gdzie on właściwie wychodził? A, na jakąś randkę. Jej, Krysiu, jaki on już duży! Już mi się nawet we framudze nie mieści. A powiedz mi, jak mu w szkole idzie? W szkole dobrze. Gorzej z tymi jego miłościami. Ach. Dzień dobry panią, dzień dobry. Ja już wszystko wiem, zaraz wszystkiemu zaradzimy. Więc tu się włącza, tu się pani loguje, nazwa użytkownika, hasło, o, już. Matko Boska, czarna magia! Jak ja sobie z tym wszystkim sama poradzę? Ja nie dam rady, ja nie znajdę pracy, dziewczyny! Skończymy na bruku! Grażyna potrzebuje pieniędzy, pracy, czegokolwiek! Wiesz, mamo, zawsze możesz zostać vlogerką. Co? Kto to jest w ogóle? Wpisujemy to, czego szukamy i klikamy pierwszą stronę, która się wyświetli. No dobra, dobra, ale to co mam wpisać? Praca dla Grażyny. I może jeszcze dodaj tam coś o oszczędzaniu, żeby ta łachudra znowu mnie nie pogrążyła. Dlaczego ja mam męża na utrzymaniu, psa do wykarmienia? Za jakie grzechy mnie to spotkało? Jedny burek! Dziewczyny? Chyba się udało.